Na początku myślałem, że głównym zagrożeniem w tej grze będą intruzi, którzy mogą mnie zabić po kilku sekundach patrzenia na nich, ale okazuje się, że zabójcze w skutkach było ignorowanie tostera. I o tym dowiedziałem się właśnie dzięki wam, bo w komentarzach pod ostatnim odcinkiem napisaliście mi, że Przemek, toster się obrócił i tego nie zauważyłeś. Polecimy razem z Andy Zisowskie, to jest I'm on Observation Duty 2, Timothy's Revenge. I tak, dobiliście pod ostatnim filmem do ponad 15 tysięcy łap w górę, co oznacza, że w kolejnym odcinku, oczywiście o ile uda się przejść ten, ale innej opcji nie widzę, gramy w dom z przeszłości. Już macie to zaklepane, okej? Okay? Ale teraz możecie zaklepać sobie serię z I'm on Observation Duty 3. Niektórzy już zauważyli na Discordzie, że ją mam, bo odpaliłem na chwilę, bo chciałem się upewnić, czy tam naprawdę chodzi się w trzeciej osobie, więc to jest kompletnie inne doświadczenie. Więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć I'm on Observation Duty 3 na kanale, też dobijacie do 15 tysięcy łap w górę. I nie, to nie jest anomalia, po prostu zepsuły mi się rolety i nawet nie chcecie wiedzieć, jak to teraz na górze wygląda, jak zasłaniam sobie słońce. Bo słońce możesz się przesunąć tak kawałek, odrobinę. I pamiętajcie, w komentarzach napiszcie, jeżeli ominie mnie jakaś anomalia i dajcie znać, która część do tej pory wam się bardziej podoba. Czy jesteście za jedynką, czy za dwójką. A teraz rozpoczynamy. I błagam, żeby dzisiaj nie trzeba było nic cenzurować. Ostatnim razem byłem kompletnie zszokowany sytuacją, jaka została nas w salonie. Szczególnie, że widziałem ją kątem oka z zewnątrz. Ale teraz tak, na szybko sprawdźmy wszystko po kolei. Tutaj nawet sama ta pościel pokazuje nam, że musimy uważać, bo to jest taki typowy znak, uwaga, niebezpieczeństwo, które pojawia się w niebezpiecznych sytuacjach i niebezpiecznych miejscach. Teraz tak, co my tutaj mamy? Obraz, pocałunek, mamy oczywiście falę, to już jest standard, za długo tutaj nie ma co siedzieć. Mamy bardzo niebezpieczny wiatrak, wentylator, jak zwał, tak zwał. Ważne, że boli jak spadnie. Mamy szachy, które z pewnością, no, mogą się ruszyć, ale nie jestem pewny. W każdym razie z tym tosterem musimy uważać. Tutaj muszę sobie zapamiętać mniej więcej układ tych wszystkich rzeczy. Następnie tak, tutaj może się zwiększyć na pewno ten cholerny ketchup. To możemy sobie później zweryfikować od zewnątrz, bo na zewnątrz też go widać. Tu mamy kwiatek, mamy wycieraczkę, czy wycieraczkę, taki ręcznik pod nogi, albo po prostu wycieraczka na nogi, czy tam odciekacz, czy jakoś tak. Mamy dywanik pod stópki, żeby było ciepło. To wisi na środku. Nie wiem tak naprawdę, ile z tych rzeczy tutaj ma znaczenie, ale w każdym razie tak. Ketchup możemy mniej więcej stąd przyuważyć, jak wygląda. Jeżeli chodzi o grilla, mamy cały zestaw do grillowania dostępny na miejscu. Są trzy krzesła, brak ciała aktualnie, nie wiem, czy tam w tle coś się może dziać, czy ja tutaj mam coś brudnego. Tak, to było coś brudnego, więc na to nie zwracamy uwagi. W tym miejscu może pojawić się paczka, a my już mamy prawdopodobnie gościa. Tak, pieprzniczka, tu się nic nie zmieniło ostatnio, więc nie wiem, co się może zmienić. Tu może się pojawić dodatkowe danie, mogą zniknąć owoce i chyba może zniknąć to albo to. Teraz nie wiem. To wszystko dzieje się losowo, kompletnie. Obrazy są tutaj tak oczywiste, że ciężko jest ich nie zauważyć, jak się zmieniają. A jak się zmieniają, to często wszystkie naraz. Tu od razu nam już ktoś podwinął krzesło. Chwilę nie patrzyłem na dom i już nie mamy krzesła. Object disappearance, okej. Okay. Teraz tak, toster, mówiliście mi, że toster mnie zabił ostatnio. Nie znalazłem na filmie, gdzie ten toster się obrócił, więc to jest po prostu kwestia tego, czy zauważymy to dzisiaj również, czy nie. Najważniejsze jest jednak to, żebym nie dopuścił do momentu, kiedy gościu nam przychodzi i mówi, że czegoś nie zauważyłem, że brakuje anomalii wykrytych, że jest ich za dużo, bo to będzie oznaczało, że już nie będziemy mieli więcej ostrzeżeń. Tu jest najgorzej, bo tutaj kompletnie nic nie widać. Tu jest ciemno, nawet jak sobie lekko zwiększymy jasność, to wiadomo, że tu mamy butle z gazem, tutaj są jakieś, nie wiem, płyny do czyszczenia, tu jest coś brązowego, jest felga. Sprawdźmy w ogóle, czy nie braknie mu kół kiedykolwiek. Aż mi już oddechu brakło. Tu jest jakaś, to jest ta łza z Thief Simulator. Sami to znaleźliście, więc to jest też istotne. Thief Simulator, tak, Thief Simulator. Więc musimy na nią uważać, żeby nam nikt jej nie podwinął. Tu trzeba uważać na rosnące krzesła, takie wiecie, te king size'y wszystkie. Dzisiaj mam katar, więc proszę być dla mnie wyrozumiałym. Nic. Coś tu się ruszyło, albo znowu moja wyobraźnia płata mi figle. Dobra, aktywujemy sobie kolejną kamerę na wszelki wypadek, jakby coś się miało dziać. Naczynia trzeba zwrócić na nie uwagę. Wiemy, że są od wewnętrznej strony. Na górze trzy rzeczy, tu się nic nie zmieniło na razie. Tu mam nadzieję jeszcze nic, kran nie wygląda, jakby się miał zmienić. No na razie wszystko jest w porządku według mnie. Gdzieś jest anomalia, już muszę się skupić, że gdzieś jest anomalia. Jedną mamy z głowy. Tu już jest kolejna, więc mamy study,
znowu zniknął obiekt, w tym przypadku zniknął nam wazon z kwiatkiem, dokładnie taki jak ten. Tu jest ta łza, ale w innej wersji. Nic znaczy nie zniknęło. Jest, okej, aktywne. Tu mi zasłania, ale nic tutaj nie ma. Zostawmy sobie kamerę na razie w tym miejscu, chociaż nie, zostawmy sobie ją tutaj. Bo każdy ruch może być przeze mnie zauważony w tym miejscu. Na szczęście YouTube nie zauważył niecenzuralnych rzeczy, jakie działy się na tej kamerce. Cześć, ja muszę tu włączyć kamerę, zobaczyć, dokładnie. Dobra, Anomaly Report, jesteśmy w... To był living room. W living room mamy ducha, ewidentnie, to musi być duch. Tak mi się wydaje, że to jest duch. Zobaczymy, jak zniknie zaraz. Ej, ona mrugnęła oczami. Widzicie to? Jak się zmienia oświetlenie w tamtym miejscu? Dobra, czy tu też wszystko jest w porządeczku? Mam nadzieję, że tak, bo kompletnie nie mam pojęcia, czy coś tu się mogło ruszyć, czy nie. Ketchup wygląda na normalne. Teraz będę sobie wmawiał, że ketchup się zmienia. To jest najgorsze. Jak mi o czymś powiecie w komentarzach, to będę zwracał uwagę na to, jak na tą paczkę w tym miejscu, której jeszcze nie ma, ale się pojawi. Wierzę w to, że kurier będzie dzisiaj w momencie, kiedy jestem w domu. Cyk. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Dużo anomalii już mamy. Takich, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. Chociaż brak butów. W moim przypadku to akurat pies. Tak? Pies przyjdzie, zabierze buta, a później szukaj wiatru w polu. Gorzej, znajdę buta, to wkładki do buta nigdzie nie ma. I te buty nie są pogryzione, tylko schowane. Po prostu. Tam w te coś jest dziwnego. Dobra, zostawiam tu kamerę na pewno. Sprawdźmy, ketchup się nie zwiększył. Okej. Okay. Nie wiem, czy te poduszki mogą zniknąć, ale na razie na nie nie zwracam większej uwagi. W razie kamery brakuje. Liczymy odtąd. Raz, dwa, witam. Chyba mi kwiatek chciał coś powiedzieć przed chwilą. Może podlej mi, bo mnie podlewałeś od jakiegoś miesiąca. Object movement. I anomalia z głowy. Na razie spoko, bo póki nam czad nie przychodzi i nie mówi: gościu, do roboty się weź, a nie telefon przeglądasz. To jest okej. Okay. Tu się nic nie zmieniło chyba. Przynajmniej mogę zobaczyć dokładnie tą wannę. Nie ma paczki żadnej. Nie, to krzesło na pewno nie było przesunięte. To jestem tego pewny w 100%. A mamy dopiero drugą, także... Jeszcze nie pisał nic do mnie. Ej, tutaj zniknęła szafeczka tak w ogóle. To szkoda troszkę, jakby tak... Ją ktoś ukradł i na mnie zwrócił w garażu. Object movement czy object is up? Tak, uciekła. Szafka pani uciekła, proszę pani. Ale to zostało, nie wiem co to jest nawet. To jest jakiś kolejny secret? Może jakiś secret jest drugi w tej grze? Może przeklikamy wszystko? Ostatnio pisaliście mi w komentarzach, że... wpisaliście, no po prostu wiele osób pisało, że też tak miało, że po prostu kliknęło sobie w to, a tylko przyszło do gry. Logo od tego stołu wydała mi się trochę podejrzana, ale raczej to nie to. Na dworze też nic. Okej, okay, mamy... Ojoj. Tam ktoś jest i jest bardzo, że tak powiem, straszny. Nawet te poduszki mogą zniknąć. No i to jest najgorsze. Tutaj, w tym miejscu. To wszystko może gdzieś się zmienić nagle. I nawet nie zauważymy. Ta kamera jest po to, żebyśmy nie wchodzili do pomieszczenia, kiedy będzie ktoś naprawdę niebezpieczny. Bo do tej pory nic mnie w grze nie zabiło, o dziwo. A w jedynce już mnie zabili nieraz. Głupio by było, jakby znowu spadł. Okej, okay, zniknął talerz z owocami. Jadalnia. Znowu coś zniknęło. Toster na swoim miejscu. W mikrofalówce nie ma żadnego ciała obcego. Czy tu czegoś nie brakło w kuchni? Tak losowo mogę kliknąć, że coś zniknęło. Zawsze... Nie, tu nic nie ma. Tak na oko patrzę, czy... Słuchajcie, coś mi tutaj mignęło, ale to tak jak mówię, to chyba mózg sam sobie już generuje jakieś losowe rzeczy. Okej, okay, brama się otworzyła. W końcu? W końcu? Trzecie będzie door opening całkiem? Uznajmy, że w tym momencie możemy być pewni, że ktoś gdzieś w domu jest. Pytanie tylko gdzie? Najwidoczniej zrezygnował z wejścia garażem po tym, jak próbuje go zamknąć. Chce wejść normalnie. Dzwoniąc do drzwi. Zapraszając samemu z siebie. Wrócili. Intrus, living room. Nie wracam tam na razie. Okej, okay, patrzą się w kierunku kamery. Możecie się uśmiechnąć w tę stronę, bo ja do was nie przyjdę. Nawet o tym nie myślcie. Coś tam się dzieje? Nadzwyczajnego? Nic na szczęście. Tym razem nie przeszkadzałem im. To wszystko jest na swoim miejscu. Jest fajnie, bo mamy trzecią. Dalej gościa nie było. Boję się, że anomalie powoli mnie będą przytłaczać, ale... No nie wygląda mi na to, żebym coś omijał takiego oczywistego.
Nie wydaje mi się przynajmniej. Nie wiem, co ja tutaj mogę znaleźć w tym miejscu. To też jest nie bez powodu pokazane. Włączę kamerę w tym miejscu teraz. Upewnię się, że nic nadzwyczajnego się tutaj nie pojawia. Patrzcie, widzicie, jak się światło zaświeca w tym miejscu. Automatycznie tam wchodzę. O, kurier przyjechał. Nareszcie moja paczka przyjechała. Nie hallway, tylko outside. Extra object. Proszę to zanieść na górę. Nic nadzwyczajnego dalej się nie dzieje, o dziwo. No wiadomo, no ci intruzi, których mieliśmy do tej pory, już byli. Nie wiem, czy ja widziałem tutaj to białe, ale na razie nic nie tykam. Na pewno nie mamy trzech anomalii naraz, bo by się już gościu odezwał, bo przy czwartej już śmierć, jeżeli jest jak było. Tu też nic nie zniknęło. Mi się również nie wydaje, żeby coś zniknęło, nic się nie ruszyło. Tu myślę podobnie jest. Chyba, że tu coś jest, ale no... Tu praktycznie nic się nigdy nie działo. Co tyle podejrzane. Czy to tutaj było? Nie wiem, można dać object movement w kuchni. Nic się nie stanie. Słyszałem bardzo dziwny dźwięk, jakby coś się gdzieś przesunęło. O! Mamy nową felgę. Na pewno mamy nową felgę w tym momencie. Nie było jej tutaj. Mój mózg mi mówi, że jej tutaj nie było. Jeżeli ta felga tutaj stała, to oficjalnie wrzucam 10 kodów do Discorda. Na boosta Discordowego. Ale jej nie było. Brakuje nam jednej kamery. Zobaczmy na szybko, której. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10? Co to był za dźwięk w takim razie, że brakło kamery, ale jest kamera? Oficjalnie teraz się zaczynam bać. I cześć, albo... Nie, moment, sekunda. Po kolei. Nie ma drugiej kamery. To jak zrobić, żeby była druga kamera z powrotem? Czym ty kurwa jesteś? Kiedy jednocześnie masz 5 oraz 60 lat. Ale czy to jest anomalia, że mi ta kamera nie działa, czy po prostu ja mam określony czas na wykorzystanie jej? Będzie bardzo niefajnie, chyba że zniknęło faktycznie jakieś pomieszczenie. Jeszcze raz mamy kuchnię, toaletę, garaż, yard, dining room, hallway. Chyba że ktoś nam zabił kamerę. Przepraszam? Gościu, no nie wyjdziesz mi teraz, tu nie możesz. Kamera, mamy intruza. Nie wyjdziesz stąd żywy. Ale gościu utknął chyba. Nie możesz drzwiami jak człowiek? Jest okej jeszcze? Tu wszystko też wygląda legitnie. Mamy prawie czwartą, już nie chcę tego naprawdę zepsuć, ale coś czuję, że przyjdzie i zrobi mi duże kuku. Powie, nie przejdziesz tego dzisiaj. Nie możesz mieć dobrej pasy. Nie masz dzisiaj dobrego dnia. Chociaż szczerze powiedziawszy, wygląda na to, że to się uda. Nie ma nic, co... mogłoby mnie instant zabić. Patrzę jeszcze na okna, bo na nie najmniej zwracałem uwagę, wam powiem. Czy były, czy nie były otwarte, ale ciężko poznać po tych oknach. Myślę, że raczej by nam dali znać, że okno jest otwarte. W takim sensie, że byśmy widzieli. Czwarta. Dwie godziny do końca zmiany. Mogę dostać z powrotem kamerę? Bardzo bym chciał tą kamerę mieć z powrotem. To zacząłem ją doceniać, które za późno. Ale to co, no przecież to musiałem każdy sprawdzać po kolei, ale... No nie mogę nic zaznaczyć z tą kamerą. Albo to jest dodatkowa jakaś awaria, albo... Ta kamera znika o trzeciej, bo ostatnio też jakoś tak zniknęła, mi się wydaje. To chyba kogoś tam pogięło. No i zajebiście. Ubezpieczyciel mi w to na pewno nie uwierzy. To jest z pewnością movement. Aż mnie serce zakuło. Wyobrażam sobie ten lakier w tym momencie.
I lakiernika, który mówi: no, tu polerka nie wystarczy. Oj, wszystko się ładnie naprawiło. Samo z siebie. Gdyby to działało ze szkodami parkingowymi. Cyk, 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 cyk. Tak sobie poklikam. Brakło nam czegoś, ale tu ewidentnie widać. To jest niepotrzebna podpowiedź według mnie, bo... Znaczy, dobra, wiem, że ja pewnie połowę rzeczy teraz nie widzę, ale... No sami widzicie, że brakło kwiatka, bo jest cień, który ewidentnie nam wskazuje, że kwiatka nie ma. Mam pewne złe przeczucia. Kurde, jak ten gość, co wychodził... tego innego wymiaru, to był Norek z miodowych lat? Tak naprawdę wracał z pracy? O, otwarła się lodówka. Coś mówiłem o rozmrażaniu lodówki. Mówię wam, że ta gra ma ewidentnie rozpoznawanie mowy, bo nie wierzę w to, że to jest przypadek, że ja mówię o wentylatorze, wentylator spada, a kiedy mówimy o lodówce, to lodówka się nagle otwiera. Działa z opóźnieniem, ale działa. Chociaż wentylator to spadł instant. Raz. Wszystko jest. Wydaje mi się, że sobie to wmawiam, ale ten talerz tutaj jest podejrzany. Nie przypominam sobie tamtego talerza. Albo będzie movement. Dodajmy na movement. No dajcie mi kamerę drugą, ona była taka fajna. Ja musiałem ją zepsuć na pewno z własnej głupoty. Ale za to uwielbiam tą grę. Nie wiadomo nigdy, czy stanie się coś. Bo nie ma tutorialu. Po prostu. Dobra, muszę się skupić, bo jedną rzecz nie widziałem nigdy. A nie, tutaj nie ma cienia. Okej, to cienia nie ma. Więc możemy mieć po prostu ducha. O! Object movement jest w living room, bo się nam przesunął krzesło. To się teraz stało? Wcześniej się stało? Ciekawe, jak długo tu nie widziałem. 4:50. Nikogo nadzwyczajnego tu nie widzę. Poduszki są. Przy grillu wszystko jest. Tu jest wszystko w porządku chyba. Łezka jest. Chyba też. Nie teraz, naprawdę, gdzieś coś jest. Coś, czego nie widzę, trzecia anomalia gdzieś się pojawiła, kurde. Nie mogę teraz przegrać. Stady, intrus. Dobra, mamy intruza, zaraz lecimy z kolejnymi. Gdzieś coś musi być ważnego. Dobra, tutaj się znowu ruszyło, to czemu tego nie użyłem? Szybko. No, to będzie jedna anomalia mniej, dwie anomalie mniej. Ostatnia mam jedna, którą muszę znaleźć. Jeszcze raz. Dining room. Object movement. Ja musiałem tego nie zaznaczyć dobrze, albo to tam, nie wiem. Nie wiem teraz, co odwaliłem, ale chyba zaznaczyłem inny pokój. Czegoś brakuje? No nie brakuje nic. Czy brakuje mi jakiejś kamery? Mamy dwie anomalie z głowy, więc gdzieś jest jeszcze jedna. Na 100% gdzieś jest jedna anomalia. Co to może być? Co? O kurwanska, but się tutaj pojawił. Dobra, póki eliminuję te rzeczy, to się nic nadzwyczajnego nie dzieje. Pewnie stąd to wyszło. Przecież to jest fragile, no to raczej nie z tego, ale... Jest 5:21. Nie mogę tego spartolić. Mamy już, to była ostatnia anomalia, ale dalej mam przeczucie, że gdzieś jest coś. Tutaj ewidentnie za dużo jest tego ciemnego miejsca tu. Uwaga.
głowy kolejne. Mamy 15 minut w grze. Obraz. Sypialnia. Dwa obrazy w sypialni, ale to będą dwie anomalie naraz. Super. To jest super w takim razie. Bo mamy dwie z głowy. Automatycznie. Mam nadzieję. Dwie z głowy. Prawda? Dwie z głowy. Super. Coś jeszcze? Co wy na to, żeby przed drugim domem zrobić sobie live'a z tego jeszcze? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie live'a jutro z tego. Hashtag live. 4, 3, 2, 1. Mamy to? Dobra, nie no, muszę się skupić jeszcze, bo to może być ostatnia prosta. Mogą być nagle jakieś losowe anomalie. W dziwnych miejscach, obrazy. Wyglądają spoko. Już koniec. Jest 24. Ale czy Timothy ma swoją zemstę? Co? Moi drodzy, w kolejnym odcinku kolejny dom. Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, było trudniej, ale było mniej takich ciekawych anomalii według mnie. Ale jestem ciekaw, czego nam tutaj brakło. Napiszcie w komentarzu, czym była brakująca anomalia. Jeżeli to będzie kolejny raz toster, to wyjdę z siebie i stanę obok. Do zobaczenia kolejnym razem i cześć. Kolejny dom już wkrótce.